Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Dziś KSW ogłosiło kolejną galę, która odbędzie się 27 kwietnia w Lublinie. KSW po raz pierwszy zorganizuje galę właśnie w tym mieście. Wschód Polski nie jest za bardzo eksplorowany przez KSW. Najczęściej KSW pojawia się oczywiście w Gdańsku i w Warszawie. Był czas, że też często organizowali galę w Krakowie, ale już też dawno tam gali nie było. Przez długi czas też KSW pomijało Śląsk, na szczęście w Gliwicach wybudowano dużą, fajną halę, do której myślę, że KSW będzie powracać. Jest jeszcze oczywiście Spodek, ale hala w Gliwicach jest też niedaleko, jest też większa, więc myślę, że tam KSW na pewno będzie powracać. Gdzieś ten Szczecin i Poznań został tutaj przez KSW porzucony, ale też właśnie o to chodzi, tak, aby skakać po miastach, a nie ciągle organizować galę w jednym a tym samym mieście. Tym razem padło na Lublin, czyli miejsce, w którym głównie odbywają się gale TFL-u, więc trochę im się wbijają na rejon, ale też myślę, że zwerbują tutaj kilku zawodników tej federacji. Więc o ile jakby KSW nie zablokuje tych zawodników, no to TFL na tym skorzysta. Jest to mniejsza gala federacji KSW, która będzie transmitowana w otwartym Polsacie, bo pojawi się tu tylko 8 walk. Trochę szkoda, bo wiadomo, że przydałoby się zobaczyć ich troszeczkę więcej, ale ważne jest to, że KSW zwiększa ilość gal i to się liczy, bo zawodnicy KSW po prostu nie mają gdzie się bić. Większość zawodników czeka na swoją szansę bardzo długo. Też dużo zawodników po prostu nie decyduje się na KSW, bo wiedzą, że maksymalnie mogą tam stoczyć jedną czy dwie walki, tak? To jak już są dwie walki, to już jest naprawdę coś wspaniałego dla nich. Dlatego zostawają w innych federacjach, wolą na przykład bić się dla Babilonu. Na przykład Rafał Haratyk dostał fajną ofertę też od KSW, a jednak woli galę Babilon, na której tych walk zawsze ma więcej. No i też te walki są pewne, tak? To nie jest, że może zawalczysz, może nie, tylko jeżeli walczysz, to walczysz. Tych gal zawsze było tylko 4. Pojawiały się te same nazwiska, więc nigdy nie było miejsca dla tych nowych zawodników i właśnie te mniejsze gale są dla nich dobrym rozwiązaniem. Main eventem tej gali będzie walka o pas tymczasowej wagi piórkowej, w której zobaczymy Romana Szymańskiego z Saladinem Parnasem. Bardzo dobre zestawienie, zapowiada się 25 minut wojny. Jeśli kogoś widzę w walce z Parnasem, to tylko Romana i Daniela Torresa. Reszta zawodników nie dotrzyma mu kroku. Jak najbardziej jest to dobre zestawienie. Wielkim błędem na pewno jest to, że jest to walka o pas tymczasowy. A dlaczego? A dlatego, że walka o pas to dla mnie jest walka o numer 1, tak? O te miejsce numer 1. A w tym wypadku jest to walka o miejsce numer 2, więc już mi się to kłóci. Na pewno Saladin Parnas zasługuje na walkę o pas, widocznie Gamrot nie ma zamiaru wakować swojego pasa, ale jednak te miejsce innym zawodnikom będzie blokować. Ja myślałem, że już teraz zobaczymy walkę Parnas-Gamrot, co też byłoby na pewno ciekawym main eventem tej gali. No Mateusz na pewno nie uciągnie gali pay-per-view, ale taką telewizyjną myślę, że byłby w stanie. W tej lekkiej jakby gdzieś zapowiedziany został nam już pojedynek Szadzińskiego z Ziółkowskim, może nie przez włodarzy czy federację, ale gdzieś o tym chyba wspominał Marian, że gdzieś jest blisko do takiej walki. No więc w tej lekkiej Mateusz nie ma za bardzo z kim tutaj powalczyć, no chyba że dostanie jakiegoś znów debiutanta, ale to byłoby debilizmem. Więc być może będzie musiał poczekać na wygranego albo walki Szadzińskiego z Ziółkowskim, albo wygranego pojedynku Parnas-Szymański. Więc być może Mateusz będzie musiał poczekać te 2-3 gale, bo zarówno Marian jak i Gracjan mogliby o pas powalczyć, tylko że na razie trzeba by ich ze sobą zestawić. No Marian mógłby powalczyć z racji tego, że pokonał byłego pretendenta do pasa Grzesia Szulakowskiego, a Gracjan też ma 2 wygrane przez nokauty z zawodnikami, którzy w KSW wygrywali. Najlepiej byłoby zrobić tak, że zestawić Mariana Ziółkowskiego z Arturem Sowińskim, a Gracjana Szadzińskiego z Gamrotem. Byłaby to najlepsza opcja w wadze lekkiej, choć jeśli zestawiono by Gamrota ponownie z Mansurem Barnawi, no to nie miałbym nic przeciwko. W przypadku walki Szymański-Parnas to jest taka opcja Wilk Syty i Owca Cała, bo zarówno Roman jak i Saladin dostaną walkę o pas, tylko wiadomo, że jest to taka walka o miano pretendenta.
pas jest takim dodatkiem, tak? Bo celem i tak później będzie walka z Gamrotem o ten prawdziwy pas, a nie obrona tego tymczasowego pasa, bo po prostu no jest to taki tylko dodatek, nie? To jest coś takiego, pamiętamy, ale poczekaj jeszcze, nie? Wiadomo, jest to też cenne, tak? Bo nawet jeśli nie uda się później wygrać z Gamrotem, no to gdzieś ten pas na półce będzie leżał, ale wiadomo, że to nie jest tak cenne jak ten prawdziwy pas. No, jedyną dobrą rzecz, jaką widzę w tej walce o pas tymczasowy, to to, że walka potrwa 25 minut, a nie 15. I to jest dobre. Mnie się ten pojedynek bardzo podoba. Myślę, że jest to godny main event gali. Koło main eventem będzie pojedynek Jurasa, który ponownie dostał walkę rewanżową. Stejpan, Becca Watts, to zawodnik, z którym Juras bił się w 2005 roku. Przegrał wtedy przez techniczny knockout w drugiej rundzie. Chorwat nadal jest czynnym zawodnikiem, no ale nie można powiedzieć, że jest teraz w dobrej formie, bo przegrał 3 walki z rzędu jeszcze w pierwszych rundach. Miałem okazję zobaczyć jego ostatnią wygraną walkę. Walczył na tej samej gali co Marcin Łazarz, na pierwszej gali federacji Magnum FC. Walkę wygrał, ale z rywalem, no, takim sobie, do ścisłej czołówki na pewno nie należy, choć wygrał z Houstonem Aleksandrem. Zarówno Sokoju, jak i Martin Zawada Jurasa podejmowali po wygranych. Teraz KSW zwerbowało zawodnika po 3 przegranych. Rozumiem, że rywal Jurasa no nie może być anonimowym zawodnikiem, musi nieść za sobą jakąś rozpoznawalność. Walka z Martinem Zawadą była kontynuacją historii z KSW, tak? Zapowiadała się na ciekawą walkę, panowie chcieli coś sobie wyjaśnić. Była no to walka zawodników, których znamy, tak? I też zawodników po wygranych i wszystko jakby było tam ok. Tutaj został zwerbowany zawodnik, który w KSW nie walczył. Dostał walkę tylko dlatego, że wygrał kiedyś z Jurasem. No po prostu chodzi o to, aby Łukasz się mu zrewanżował, ja to rozumiem. Tylko Juras przegrał 11 walk w karierze, no i co, teraz będzie każdemu chciał się zrewanżować? Są walki, które warto zestawić ponownie, bo niosą za sobą jakąś ciekawą historie, są na jakiś sposób medialne, tak? Mogą fajnie galę rozpromować, zainteresować bardzo dużo fanów, tak jak na przykład trylogia Pudziana z Thompsonem, czy trylogia Normana Parka z Gamrotem, ale no nie wszystkie walki nadawają się do ponownego zestawienia. Wiadomo, że dla Jurasa, jak i dla jego fanów będzie to ciekawa walka, czy dla reszty fanów taka będzie, no nie wiem. Nie wiem, czy reszta fanów będzie zadowolona tym pojedynkiem, bo zwycięstwo jednego, jak i drugiego zawodnika tutaj no niewiele zmienia, tak? Żaden raczej walki o pas nie dostanie. Wiadomo, będzie wstyd, jak Juras przegra, bo Marcin Prachnio Chorwata znokautował w 35 sekund. W ostatniej walce Chorwata pokonał też Daniel Toledo, po którym przejechał się Przemysław Mysiała, więc myślę, że czas Chorwata jakby przeminął, tak? Kiedyś pokazywał się świetnie, znokautował nawet Martina Zawadę, ale to było w 2009 roku. W ostatnim czasie no nie najlepiej się pokazuje. Ja rozumiem, że można przegrać, no ale wszystkie 3 ostatnie walki przegrać w pierwszej rundzie, no trochę lipa, tak? No nie ma co ukrywać. Ale też nie ukrywajmy, jest to walka, która ma zainteresować fanów i przyciągnąć przed telewizor i taką walką na pewno jest. Z początku myślałem, że może na gali KSW 48 zobaczymy Akopa Szostaka. Teraz, kiedy wiemy, że powalczy tutaj Juras, no to jest szansa, że Akop powalczy jednak na gali KSW 49. Wiadomo, że są plany tutaj, aby zestawić Akopa z Erkojunem. Starcie takich medialnych zawodników, którzy walczyli tylko na galach pay-per-view, jeśli chodzi o KSW, więc raczej do otwartego Polsatu nie trafią, tylko będą mieli za zadanie ściągnąć widzów na kolejną galę KSW 49, która odbędzie się w systemie pay-per-view i na której też zobaczymy walkę o pas wagi średniej, w której zobaczymy Michała Materle i Scotta Askama. Możliwe, że tutaj też pojawi się Michał Andryszak. Longer wspierał galę KSW 43, gdzie miał okazję walczyć o pas i była to gala w otwartym Polsacie. Michał walczy efektownie, więc wrzucenie go do otwartej gali jest dobrym ruchem marketingowym, tak, aby wypromować jego osobę. Myślę, że nie będą tutaj sprowadzać rywala z zagranicy, więc prawdopodobnie zobaczymy rewanż Andryszaka z Włodarkiem, choć wolałbym zobaczyć Włodarka z Bedorfem,
a Longera zobaczyłbym z jakimś nowym nabytkiem Federacji KSW, choć wiadomo, że Michała taka walka z Włodarkiem interesowała. Wchodząc ponownie do KSW, mówił, że taką walką byłby zainteresowany. Tylko że Komar jest teraz po porażce z Olim Thompsonem przez dyskwalifikację i po przegranej poprzez poddanie z Michałem Kito, więc lepiej byłoby podjąć teraz Bedurfa. No ale zobaczymy, jak to będzie. Może też pojawi się Antoni Chmielewski, który ma w tym roku stoczyć swoją 50. jubileuszową walkę, tak więc fajnie by to było zrobić na gali otwartej, gdzie no zawsze tych widzów jest więcej niż na takiej gali pay-per-view. Na razie poznaliśmy tylko dwie walki tej gali, zostało jeszcze 6. Może chcielibyście, abym zrobił propozycję fight cardu gali KSW 48? Jeśli tak, to dajcie mi znać. Ankieta w prawym górnym rogu. No to chyba wszystko na dziś, dzięki bardzo za wysłuchanie. No i standardowo zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Trupiciel. Trzymajcie się! A czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.